Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Kolejny film z serii Karmóweczka i dzisiaj otwieramy sobie paczuchę z karaczanami tureckimi, dla których przygotujemy sobie pojemnik oraz Wam coś o nich opowiem. A teraz, nie przedłużając, może ja już przejdę do otwarcia tej paki. Ten nożyk to też się nadaje do kosza i tylko w sumie tam. Dobra. O proszę. Mamy sobie karaczany tureckie, które wyglądają tak. One są mniej więcej wielkości świerszczy bananowych. Teraz sobie je wyciągnę. Teraz zobaczmy. A, to gazeta, ok. Tu jeszcze jakaś reklama. O proszę. aerobaczek.pl, zapraszam serdecznie. Jest tutaj około 150 sztuk. No i zaraz będziemy przygotowywać dla nich pojemnik. I teraz Wam powiem, dlaczego zdecydowałem się na karaczany tureckie. Dlatego, że świerszcze bananowe hodowałem kilka razy i mniej więcej po 3 tygodniach, max po miesiącu mi wszystkie padały, tak więc zdecydowałem się na taki zabieg, że sobie kupię jakieś bardziej odporne zwierzęta karmowe na padanie, na jakieś tam warunki. No i zdecydowałem się na karaczany tureckie. Dlaczego karaczany tureckie, jak mogę sobie kupić madagaskarskie, mogę sobie kupić karaczany szare? Właśnie dlatego, że one nie wspinają się po ściankach. No a jak wiemy, jak ucieknie taka gromadka takich właśnie karaczanów, to mamy niemały problem, ponieważ będzie później inwazja w domu. No a takie karaczany jak karaczany madagaskarskie lub szare wspinają się po ściankach pojemnika i jest bardzo duża szansa na to, że one po prostu uciekną i zaczną się rozmnażać gdzieś tam w naszym domu. A te karaczany po prostu nie potrafią się wspinać po ściankach, no i według mnie to jest fajne po prostu. Tutaj widzę, że są dwa różne, czyli że jest samiec i samica. No i co? Myślę, że chyba wyczerpałem temat. Myślę, że możemy przechodzić sobie do kwestii pojemnika. Pojemnik będzie taki jak dla świerszczy bananowych, czyli ten taki wielki pojemnik, w których trzymałem oczywiście świerszcze bananowe. Dorosłe osobniki, tam ich było około 100 chyba. No i w sumie no, te karaczany tureckie nie wymagają jakichś szczególnych warunków, nawet ich dogrzewać w sumie nie trzeba. Trzeba tylko pamiętać, żeby zmieniać im co chwilę. Znaczy zmieniać, no po prostu dorzucać im jakieś jedzenie, czasami tam sprzątać odchody, bo ponieważ to wszystko gnije i tak dalej. Tak więc, no co, paczka dotarła do mnie cała i zdrowa, tak więc myślę, że mogę tego sprzedawcę polecić. Oczywiście link do sprzedawcy będziecie mieli w opisie filmu, żebyście mogli też sobie kupić takie karaczany. A może ja jeszcze Wam pokażę je z bliska. No takie karaczanki sobie robale łażą. Ja zawsze mówię na nie robale, no bo w sumie jak inaczej to nazwać. No i co? Może przechodzimy do pojemnika już. Dobrze, więc mamy już nasz pojemnik, do którego na początek sypujemy sobie płatki owsiane standardowo. O kurczę. Czekajcie. Na razie tyle wystarczy, następnie trochę otręb. Dobra. Następnie trochę karmy dla kota. Dobra. Następnie bierzemy sobie wytłoczkę lub dwie oraz po prostu sobie wsadzamy. Ja sobie wezmę dwie, aby po prostu zwiększyć ich powierzchnię życiową. Tak troszkę sobie oprzemy, żeby miały jeszcze wejście tutaj.
I następnie znowu sypiemy sobie płatki owsiane. Mam jeszcze ich tam trochę? Troszkę jest. Dobra, to już chyba wszystko. Teraz znowu otręby. Tyle wystarczy. Potem znowu trochę karmy dla kotów. Tutaj dosłownie troszkę i teraz karma dla rybek. Dobra, na razie to wystarczy. Teraz znowu jakąś wytłoczkę, taką opartą. Nie musi być oparta, ale ja zawsze sobie tak robię, żeby po prostu, jeśli podniosę to, to żebym miał karaczany już tutaj. Teraz troszkę otręb jeszcze nie zaszkodzi. One sobie to wszystko zjedzą, gwarantuję wam, że sobie to zjedzą bardzo szybko. Tutaj jeszcze trochę karmy dla rybek. Dobra. Karmy dla kotów już chyba wystarczy, chociaż jeszcze sypnę troszkę. Tak dosłownie odrobineczkę. Dobra, teraz jeszcze trochę damy wytłoczek, aby po prostu miały gdzie siedzieć. Może teraz jakieś mniejsze sobie damy, żeby też jakby się wylęgły młode, to żeby też miały sobie gdzie siedzieć. Chociaż młode pewnie będą siedzieć z dorosłymi osobnikami, tak więc to nie jest aż tak istotne. No ale warto je tutaj dorzucić. Jeszcze trochę otręb. Jak wszędzie, to wszędzie, żeby miały. No i dobra. Teraz myślę, że możemy nasze robale wpuszczać. Aha, jeszcze bym był zapomniał. Moi drodzy, bierzemy sobie taką jeszcze wytłoczkę, małą w miarę. I po prostu ją spryskujemy. Dlaczego ją spryskujemy? Dlatego, że samice będą składać jajka właśnie tam, gdzie jest wilgotno. I teraz taką jedną wytłoczkę wilgotną sobie stawiamy, aby samica miała wilgotne miejsce do składania jajek. No i teraz możemy sobie odlokować te właśnie robale. Taką tasiemką są tam. Dobra. Teraz sobie dajemy je tutaj, żeby nic nam nie zwiało. Kurczę, tutaj sobie nie od... Dobra. A, jeszcze przechodzimy sobie do kwestii samca i samicy. Widzimy tutaj takiego sobie samca, który jest taki po prostu jaśniejszy, co nie? To jest samiec. A tutaj mamy taką czarną samicę. Tak tylko mówię, ponieważ to jest taka ciekawostka, które to jest samiec, który jest samica. I teraz sobie po prostu je... No, co tu chcesz? Wypad. Ja tu łapię. Teraz po prostu sobie je przerzucamy. Te możemy sobie wysypać w sumie. I one sobie się tutaj rozejdą, będą sobie eksplorować teren. Także myślę, że film wam się podobał. W sumie tutaj nic nie trzeba robić, tylko teraz przykryć sobie czymś. Ja jestem zawsze fanem przykrycia firanką. Zawsze ta firanka, nie? Nawet dwiema przykryję, wiecie, bo nie chcę, żeby mi to uciekło czy coś. Aczkolwiek wiem, że one się nie wspinają po ściankach, ale zawsze lepiej być ubezpieczonym. Także dwie firaneczki.
tak, żeby po prostu było bardziej gęsto z tą wentylacją. I teraz jakimś sznureczkiem sobie przywiążemy. Także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobał. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Dzięki za oglądanie. I widzimy się w następnym filmie, który pojawi się za jakiś czas. Nie potrafię wam powiedzieć za ile, no ale zobaczymy. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.